kolejnym filmie na moim kanale. Mamy już sierpień, a niedługo nadejdzie też wrzesień i wszyscy będą wracać na studia, więc pomyślałam sobie, że nagram kilkanaście takich filmów na temat studiów, znaczy chodzi mi najbardziej o moje studia, czyli turystykę i rekreację, żeby przybliżyć Wam ten temat, żebyście mogli wiedzieć, czego możecie się spodziewać, jeżeli traficie na uczelnię, na której ja byłam, czyli w Warszawie, czyli Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji na Ursynowie. I dzisiaj podejmuję temat obozu letniego i co to był za dramat oraz koszmar w jednym. Samą ideę obozu letniego lub zimowego, bo były dwie opcje, uważam za głupią i bezsensowną. To słuchajcie, były studia niestacjonarne, czyli studia zaoczne. To był, słuchajcie, tydzień czasu, więc trzeba było brać urlop, wolne w pracy albo cokolwiek innego, więc zdecydowanie uważam, że to na studiach niestacjonarnych nie ma racji bytu. Przechodząc jednak do sedna, czyli to, co sobie zanotowałam na kartce, obóz letni musieliśmy odbyć na drugim roku studiów, na semestrze letnim, pomiędzy rokiem 2015 i 2016. To było do września, do zaliczenia. Obóz trwał 7 dni od niedzieli do niedzieli. Był na Mazurach we wsi Ogonki. Kosztował 750 zł. Obóz był obowiązkowy ale ośrodek, w którym my zostaliśmy zatrzymani, to był stary ośrodek z czasów PRL. I tutaj zacznę swoją opowieść. Niestety nie mam żadnych zdjęć z tego ośrodka, bo nawet chyba ich nie zrobiłam, a nawet jeśli je zrobiłam, to w późniejszym czasie popsuł mi się telefon i wszystkie zdjęcia skasowały mi się z tego telefonu. Ale kiedy, słuchajcie, myśmy tam dojechali samochodem, dlatego że komunikacja jakakolwiek to tam jeździ raz na ruski rok, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że to była niedziela, a w niedzielę nie jeździło nic. Więc razem z moją koleżanką pojechałyśmy tam samochodem. Jej tata nas tam zawiózł. I nasze, słuchajcie, pierwsze wrażenie było takie, że my przenieśliśmy się w czasie. Jak my otworzyłyśmy drzwi do pokoju, w którym byłyśmy jeszcze z dwoma dziewczynami, bo to był pokój czteroosobowy, to ja miałam wrażenie, że ja z roku 2000, wtedy 16, nie, 15. Wiecie co? No nie wiem, czy to był... Ale nie, to był chyba 2016, przepraszam Was bardzo. Z roku 2016 przeniosłam się do 1960 i tak właśnie było. Tam się, słuchajcie, czas zatrzymał. Totalny PRL. Łóżka, słuchajcie, w postaci tapczanów, takich starych. Jedna szafa. Jeden stolik z krzesłem, porwana firanka i pościel, która też była już reliktem przeszłości. Moje prześcieradło miało dziurę, także wiecie. W pokoju znajdowało się też lusterko, jedno gniazdko do podłączenia do... Nie, jedno? Nie, więcej, chyba z dwa do podłączenia do prądu. Umywalka i cztery szklanki. Nie było toalety. Toaleta, słuchajcie, znajdowała się na końcu korytarza przy zejściu przy klatce schodowej i była koedukacyjna dla wszystkich. Chodzi mi tutaj o WC, jak i o prysznicę. Wiecie, jaki to był szok dla ludzi, którzy nigdy w życiu czegoś takiego nie widzieli? I nigdy w życiu nie nocowali w takim ośrodku. Ja, słuchajcie, przez wtedy 22 czy 1 lat swojego życia widziałam różne rzeczy, ale nie myślałam, że istnieją jeszcze takie ośrodki i że do takich ośrodków wysyła się ludzi na studiach.
Bo zanim przejdę do tego, co my tam robiliśmy, to jeszcze dalej opowiem Wam, jakie panowały warunki w tym ośrodku i jak tam to wszystko wyglądało. Słuchajcie, jeszcze dostęp do toalet typu, tak jak powiedziałam wcześniej, WC był ok. Papier był, wszystko było, było tam w miarę czysto, pomimo że faceci też tam się załatwiali, co było dla mnie po prostu kompletnie tragiczne. Jak można łączyć toalety damskie i męskie w XXI wieku? Ale najgorszy był prysznic. Na piętrze, w którym ja byłam, mieszkało bardzo dużo osób. Ja już nie pamiętam, ile nas tam było, ale wynikały z tego, słuchajcie, takie sytuacje, że kiedy człowiek wieczorem poszedł się umyć, to już nie było ciepłej wody. I często zdarzało się tak, że ja musiałam się myć w zimnej wodzie. To była po prostu tragedia. No, wyobrażacie sobie myć się w lodowatej wodzie, umyć włosy w lodowatej wodzie, a już nie mówiąc o tym, ile osób było w tym prysznicu przed tobą, to było, słuchajcie, żenujące. No, no po prostu żenujące. Ja nie mogłam w ogóle tego przeżyć. Kolejna rzecz, jaka była po prostu żałosna w tym wszystkim, to to, że myśmy zapłacili 750 zł za mieszkanie w standardzie, w który nie wchodził w żaden standard, a przechodząc dalej, jakie my mieliśmy jedzenie, słuchajcie, to po prostu wołało o pomstę do nieba. Pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka w tym jedzeniu, że w grupie wszystkich osób, które przychodziły na tą stołówkę, która też wyglądała jak rodem z lat 60. i taka właśnie była, było to, że nie wszyscy jedli mięso. Niektórzy byli wegetarianami, a niektórzy byli weganami. To był jakiś straszny problem dla ludzi tam pracujących i gotujących, ale coś tam tworzyli takiego wegetariańskiego, wegańskiego, żeby ci ludzie mieli co jeść. Ale słuchajcie, to jedzenie, moi drodzy, to było po prostu poniżej jakiejkolwiek krytyki. Zapłaciliśmy 750 zł za jedzenie, którego ja osobiście, jedząc mięso, sama bym w życiu nie kupiła i nie zjadła. Śniadania były o godzinie 9, a obiad był dopiero o godzinie 14. Wiecie, jaki to był okres czasu, jak nam się czasami chciało jeść przy tych aktywnościach, które my wykonywaliśmy, ale powiem Wam o tym dalej, ale wracając do tego, jak wyglądały te śniadania, to słuchajcie, dostawaliśmy czasami na śniadanie po prostu tylko szynkę, pomidora, jakiś serek topiony, taki kuźwa, słuchajcie, najgorszego sortu, parówki. Ja nie mam nic do parówek, ja czasami jem parówki, ale bardzo rzadko, a ja dostawałam je codziennie na śniadanie, albo taką rzadką jajecznicę, taką, wiecie, że się gluty ciągnęły. Nie można było mówić w ogóle o jakimś innym jedzeniu, jakaś mielonka tyrolska. Myśmy to, słuchajcie, jedli, bo nam się chciało jeść, ale ja, będąc osobą, która nie je pewnych produktów, takich jak parówki, ewentualnie serek topiony, albo ewentualnie mortadele, czyli takie wędliny, które po prostu nie mają w sobie grama mięsa. Ja, słuchajcie, po 2-3 dniach tęskniłam za Warszawą i tęskniłam za swoim jedzeniem stąd. To był po prostu dramat. A jeszcze jedna najważniejsza rzecz jest taka, że osoby, które były weganami albo wegetarianami, to słuchajcie, testowały czasami suchy chleb i pomidor, bo nikt nie kupił im czegokolwiek innego na to śniadanie i na przykład Martyna, która jest weganką, czasami jadła po prostu suchy chleb z pomidorem. Jak można po czymś takim mieć jakiekolwiek źródło energii? Nie mówiąc już w ogóle o tym, że po prostu te porcje były małe i my, kobiety, to się nimi najadałyśmy, ale faceci mieli z tym ogromny problem, bo podam Wam tutaj przykład takiej sytuacji, kiedy byliśmy na żaglówce i przypuśćmy, nie było wiatru i trzeba było wiosłować i kobiety nie dawały rady wiosłować, więc wiosłowali mężczyźni. Oni się nawiosłowali, przypuśćmy, 2 godziny, a na obiad dostawali łyżkę ziemniaków, jednego kotleta, takiego małego i łyżkę, ja wiem, jakieś tam surówki czy czegokolwiek. Im się najzwyczajniej, słuchajcie, w świecie chciało jeść. A jak zapytali panią o dokładkę,
to powiedziała, że nie będzie. Więc jeżeli ktoś miał auto, to jeździł do drugiej wsi, bo w Ogonkach nie było sklepu spożywczego i kupowali sobie jedzenie i też i zjadali jeszcze do tego, bo po prostu no, byli głodni, tak? A odnośnie jeszcze tych obiadów, to słuchajcie, weganie i wegetarianie dostawali jakieś tam zupy warzywne. Ja nie pamiętam, czy oni kiedykolwiek dostali jakiegoś kotleta warzywnego, przypuśćmy. Chyba nie było takiej sytuacji. Ale ja, słuchajcie, pamiętam jeden obiad, do którego nie zapomnę nigdy w życiu do śmierci swojej. Ja, słuchajcie, nie jem generalnie rzecz biorąc ziemniaków. Zjadam je bardzo mało. Jeżeli zapytalibyście mnie, ile ja rocznie zjadam ziemniaków, to może to jest 10 sztuk. Nie lubię jeść ziemniaków. Po prostu wyeliminowałam je ze swojej diety i jem je bardzo rzadko. A ja na te obiady, słuchajcie, przez cały tydzień dostawałam codziennie ziemniaki. Ja, słuchajcie, nie mogłam patrzeć na te ziemniaki. Mi było po prostu niedobrze przy tych ziemniakach. A już odnośnie tego obiadu, którego nigdy nie zapomnę do śmierci, pamiętam, że dostałam taką kupę ziemniaków, utko, ale to, słuchajcie, było utko całe, czyli to utko i noga, taki cały kawał, słuchajcie, upieczony i było tyle tłuszczu na talerzu. Dla mnie, dla osoby, która nie zjada tak tłustych, słuchajcie, posiłków, to był dramat. Ja przez tydzień tęskniłam za ryżem. I kiedy ja wróciłam do Warszawy wcześniej, bo w piątek, dlatego że napisałyśmy petycję, żeby puścili nas w piątek, bo w niedzielę znowu nie miałybyśmy czym wracać, a w piątek wróciłyśmy PKS-em, to ja, słuchajcie, w sobotę zrobiłam sobie obiad, czyli warzywa z ryżem i ja po prostu, słuchajcie, się tak najadłam tego ryżu, bo tak mi go brakowało, że mnie potem bolał żołądek. I nawet wszyscy się ze mnie śmieli. Moja siostra, moja mama, no po prostu wiecie, ja tęskniłam za ryżem. Panie, które pracowały na tej stołówce, ewidentnie zakończyły swoją edukację kulinarną na czasach PRL-u i nie, w ogóle nie przyjmowały do wiadomości tego, że ludzie może teraz pewnych rzeczy nie jedzą albo nie robi się tak tłustych potraw. Ale zakończę temat jedzenia, dlatego że jeżeli ten film będzie trwał bardzo długo, to go nie obejrzycie do końca i przejdę teraz do tego, co myśmy tam robili i po co myśmy tam w ogóle pojechali. Jakby całym tematem tego, po co myśmy tam pojechali, było to, jak powinniśmy prowadzić imprezy turystyczne i zobaczyć, jak to się robi, jakie są aktywności, srata tata. Tylko to, słuchajcie, nie miało ze sobą nic wspólnego, niestety. Zanotowałam na kartce zajęcia, które się odbywały podczas tego mojego w sumie od niedzieli do piątku. To będzie 5 dni. No, miałam chwilę zawiechy. I pierwsza rzecz to kajaki, druga jazda na rowerze, trzecia wycieczka do lasu, czwarta żaglówki i dwa razy zajęcia teoretyczne. Pierwsze z pobytu na łodzi i drugie zajęcia z poruszania się po lesie. Zacznę może krótko od końca, czyli o tych zajęciach teoretycznych. Z pobytu na łodzi, to słuchajcie, były dosyć fajne zajęcia. Panowie pokazywali nam, jak robi się więzy na linach, co się robi na morzu, znaczy na morzu, na jeziorze, jakie są żagle, te wszystkie sprzęty, wiecie o co chodzi. Nie powiem wam nic na ten temat, dlatego że kompletnie nic z tego nie pamiętam, nawet bym tego węzła już nie zawiązała. Zajęcia z poruszania się po lesie były trochę inne, czyli kompas, te sprawy. Tutaj ja jestem kompletnie w tym słaba. Dla mnie słowo kompas i północ to ciężki temat, ale wiem, gdzie jest północ i południe, i wschód i zachód, tylko po prostu w lesie tam się chyba nie zorientowała. Na całe szczęście nie poszłam na tą wycieczkę, dlatego że pojechałam wcześniej do domu. Ale pan był też w miarę ogarnięty i umiał nam przekazać pewne rzeczy na temat pobytu w lesie. Przechodzę teraz do tych zajęć praktycznych i pierwsza rzecz, która tutaj na kartce mojej jest, to są kajaki. Słuchajcie, te kajaki były żenujące.
Pierwsza rzecz i może najważniejsza, jaką powinnam powiedzieć, to jest to, że ja w kajakach nie uczestniczyłam. Uczestniczyłam we wszystkich pozostałych zajęciach, tylko i wyłącznie nie w kajakach. Ja miałam generalnie rzecz biorąc zwolnienie z WF-u w tamtym okresie, więc powinnam nie uczestniczyć w żadnej aktywności, ale ja poszłam na rower i poszłam na żaglówkę i poszłam na wycieczkę do lasu, taką krótszą, bo ja nie mówię o tej wycieczce, która miała tam... Mieli nas zostawić samych i my mieliśmy ogarnąć tą północ wspomnianą wcześniej, tylko na taką wycieczkę, którą poszliśmy całą grupą. Ale przechodzę do tego, co dalej chcę powiedzieć. Wiecie, jeżeli ktoś mieszka na Mazurach, to na tych kajakach umie pływać, bo wie, o co chodzi. Tutaj przyjeżdżają ludzie z Warszawy, którzy na kajakach nigdy w swoim życiu nie siedzieli. Ja na przykład na kajaku siedziałam raz w życiu i miałam wtedy albo 12, albo 13 lat. Więc generalnie rzecz biorąc, to jest żadne doświadczenie. No i jak my mamy mówić tu o jakichkolwiek umiejętnościach pływania na kajaku? Panowie, którzy mieli uczyć nas, jak pływać na kajaku, byli bardzo aroganccy i bardzo niemili i bardzo głośno komentowali to, że ludzie, którzy siedzą w tych kajakach, nie potrafią pływać. I nie potrafili tego zrozumieć, że niektórzy w tych... Znaczy niektórzy, wszyscy praktycznie nie siedzieli nigdy w życiu w kajaku i nie wiedzą, jak mają się posługiwać wiosłami czy czymkolwiek. I była taka sytuacja, że oni stali przy brzegu, a ludzie po prostu wypływali kawałek na jezioro w tych kajakach. I jeden pan do drugiego mówi, że to nic nie będzie z tego, bo oni nie umieją pływać. A ja siedząc na ławce powiedziałam do niego niewiele myśląc, no niestety my jesteśmy z Warszawy i nie mamy możliwości uczenia się pływania na kajakach. Panowie momentalnie się zamknęli, potem żaden z nich niczego nie powiedział. Nie nauczyli chyba ludzi za bardzo pływać na tych kajakach, dlatego że każdy radził sobie tak, jak umiał. Kompletna w ogóle następna sprawa jest taka, że do tych kajaków lała się niezliczona ilość wody do środka i ludzie wychodzili z tych kajaków cali mokrzy, co nie powinno tak być. Powinna być specjalna osłona, żeby woda do środka się nie lała, ale to były starej generacji kajaki i nikogo nie obchodziło to, że po prostu ludzie wychodzą mokrzy i mogą być chorzy. Dlatego ja właśnie z tego względu nie uczestniczyłam w tych zajęciach, dlatego że wiedziałam, że jeżeli pójdę do tego kajaku, to na następny dzień będę miała anginę. Smutne, ale prawdziwe. Ale niczego się nikt tam nie nauczył. Kolejna aktywność to jazda na rowerze. Tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo sympatycznym starszym panem. Znaczy starszym panem, no taki może był po 50, słuchajcie. On był bardzo sympatyczny, nie kazał nam sobie mówić do siebie pan, tylko po imieniu. Niestety nie pamiętam już jego imienia. Ale... co tu było nie tak? My, słuchajcie, jechaliśmy na rowerach, które miały po 30 lat. Mój rower to, słuchajcie, tak skrzypiał i tak szczękały mi pedały, że ja się bałam, że mi spadnie łańcuch. Jednej dziewczynie po wyjechaniu z bramy od razu urwał się pedał. A co jeszcze jest w ogóle najśmieszniejsze, to to, że musieliśmy założyć kaski. Ja, słuchajcie, przez 20 lat swojego życia nie miałam kasku na głowie podczas jazdy na rowerze, a w wieku 20 lat ten kask założyłam. Ale następna rzecz jest taka, że pojechaliśmy na tą wycieczkę rowerową i tutaj jest znowu kolejna rzecz, która kompletnie mi się nie podobała. Myśmy, słuchajcie, pojechali na wycieczkę rowerową 30 km. Wyobrażacie sobie jechać rowerem 30 km, jeśli ktoś tym rowerem nigdy w życiu swoim tyle nie przejechał? Bo w Warszawie my nie jeździmy rowerami, mamy komunikację miejską, a jeżeli weźmiemy ten rower, to przejedziemy nim tylko i wyłącznie kawałek. I tu się, słuchajcie, zaczyna dziać taka sytuacja, że... jedziemy tymi rowerami, w pewnym momencie ludziom zaczynają odpuszczać siły, no i po prostu musieliśmy w pewnym momencie drogi zrobić przerwę, bo już nikt nie miał siły, a jeszcze drugie 30 mieliśmy wrócić do tego ośrodka. To był, słuchajcie, dramat. Rowery były po prostu w stanie tragicznym, jazda tym rowerem była tragiczna, droga była tragiczna, tam, słuchajcie, asfalt był tak porypany jakimiś dziurami i innymi rzeczami. W pewnym momencie nie było tego asfaltu, tylko zwykła żwirówka. Już nie mówiąc o tym, jakie tam były górki. Jeżeli kiedykolwiek byliście na Mazurach, to powinniście wiedzieć, że jeżeli mówi się na Mazurach, że gdzieś jest pod górkę, to znaczy, że jest pod górkę. I to jest ostro pod górkę. Z górki oczywiście też jest super, ale w większości tej drogi naszej wspaniałej było zazwyczaj pod górkę.
Ja, słuchajcie, jak wróciłam do tego ośrodka i potem była jakaś przerwa chwilowa, ja usiadłam na łóżku w pokoju, mnie najzwyczajniej w świecie bolały całe uda i cały tyłek. Już nie mówiąc o tym, że miałam całe uda i cały tyłek poobcierany od siodełka, które było w stanie agonalnym. Ale kończę wywód rowerów i przechodzę dalej. Zostały mi dosłownie dwie rzeczy. Wycieczka do lasu. W jakiejś połowie pobytu zorganizowali nam po południu wycieczkę taką, wiecie, przejść się po tych miejscach, gdzie oni tam mieszkają. Ale to była wycieczka, słuchajcie, praktycznie już wieczorem, a to był wrzesień, więc to już we wrześniu robi się, słuchajcie, dosyć szybko ciemno. Więc jak my poszliśmy na tą wycieczkę, to w pewnym momencie było po prostu czarno i nie było widać nic. Wszyscy świecili sobie telefonami komórkowymi albo jakimiś tam latarkami. A jeżeli już mamy mówić na temat wycieczki i na temat tego, jak poruszamy się na wycieczce, to może jak powiem to słowo, to może mi YouTube nie da bana. Myśmy na tej wycieczce, słuchajcie, zapierdalali, ale to tak, że słuchajcie, nogi bolały po krzakach, po wszystkich ciemnych rzeczach. Ja, słuchajcie, nie wiem, gdzie ja byłam, bo ja tylko wiem, że było ciemno i szłam za tłumem, żeby się nie zgubić. To była super wycieczka, w której tyle rzeczy żeśmy obejrzeli, że to słuchajcie, można by było, nie wiem, sprawozdanie z tego napisać. Ostatnia już rzecz, czyli wspomniane przeze mnie wcześniej żaglówki. Tutaj nie mogę się za bardzo do niczego przyczepić. Na tej żaglówce było ok, spoko. Jak ktoś nie umiał pływać, dostawał kapok. Jak ktoś umiał pływać, mógł siedzieć bez kapoku. Tylko wiecie, jaki był jeden minus tego wszystkiego? Że kiedy my żeśmy tą żaglówką wypłynęli na środek jeziora, nie było wiatru. I trzeba było wiosłować. Najpierw wiosłowali faceci. No to to, słuchajcie, szło. Facet ma dużo więcej siły niż kobieta. I da radę udźwigać te wiosła. Jeżeli ktoś kiedykolwiek z Was trzymał wiosła w ręku, to chyba powinien wiedzieć, że to jest cholernie ciężkie. Ale w pewnym momencie panowie zdecydowali, że oni już nie będą wiosłować i żeby dziewczyny zaczęły wiosłować. I tu, słuchajcie, powstał problem, bo myśmy zasiadły do tych wioseł i ni cholery nam to nie szło. Myśmy się, słuchajcie, zaczęły kręcić naokoło siebie, na środku jeziora i facet, który był kapitanem i z nami płynął, zaczął się śmiać. No ale słuchajcie, ja to miałam tyle siły, że ja nawet tego wiosła nie mogłam do góry podnieść, żeby mi wodę odbiło. To było tak cholernie ciężkie, że ja się zastanawiałam, jak można stworzyć coś takiego i kazać ludziom tym wiosłować. Więc nasz wspaniały kapitan po kilkunastu sekundach chyba, czy nawet po kilkunastu minutach stwierdził, że nic z tego nie wyjdzie i z dziewczynami to my nie dopłyniemy do brzegu i faceci znowu musieli usiąść do wioseł. No i to oni, słuchajcie, wiosłowali. Ale byli wielce oburzeni, że oni muszą wiosłować, ale nie rozumiem pewnej rzeczy. My byśmy w życiu do tego brzegu nie dopłynęły. My nie mamy tyle siły. My byśmy nie dały rady, po prostu najzwyczajniej w świecie. Oczekiwano od nas czegoś, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja uważam, że powinien być pewien podział pomiędzy mężczyznami a kobietami. Po prostu do pewnych rzeczy kobiety się nie nadają. I do wiosłowania my się niestety nie nadajemy. Jesteśmy za słabe fizycznie do tego, żeby uciągnąć wiosło. Po tych jakże wspaniałych 5 dniach udało nam się stamtąd wyjechać, a reszta osób jeszcze dosłownie garstka została przez te ostatnie 2 dni. Ja powiem Wam szczerze, że ja wspominam to strasznie i nigdy nie chciałabym więcej tego powtórzyć. Nie rozumiem, po co to było zrobione, nie rozumiem, po co zapłaciliśmy 750 zł za coś, co nie było warte nawet złotówki. Nie nauczyliśmy się tam tak naprawdę niczego, straciliśmy tylko 7 dni albo 5. Jedynym wynagrodzeniem tego wszystkiego to było to, że po prostu było tam cicho, spokojnie, przyjemnie i można było sobie popatrzeć na jezioro. Ale nawet nie było tam sklepu, nie było tam nawet zasięgu i internet tam nawet nie działał. Więc szczerze współczuję ludziom, którzy tam mieszkają, bo naprawdę mają ciężkie życie wobec naszej cywilizacji, którą my mamy w Warszawie, czy nawet w innych miejscach w Polsce, tak? Mazury to jest strasznie biedny obszar i bardzo mi jest szkoda ludzi, którzy tam żyją, naprawdę. Jeszcze powiem Wam jedną rzecz, że po drugiej stronie jeziora był super wypasiony ośrodek, w którym naprawdę wszyscy byśmy się na pewno odnaleźli. I jeden z panów, który uczył nas pływać na kajakach, powiedział, że tam jest super wypasiony ośrodek, nie taki jak nasz. No cóż, mijaliśmy go podczas jazdy na rowerze i owszem, był super fajny i w ogóle nie miał się równać z tym, co my żeśmy mieli.
I z tym, jacy ludzie tam byli, dlatego że w tym ośrodku każdy z tych osób, które, nie wiem, zajmowały się nami, byli bardzo aroganccy, bardzo niemili i traktowali nas, jakbyśmy my byli jakimiś, nie wiem czym, co też nie powinno się zdarzyć i też się nie powinno w ogóle pojawić. Od znajomych, których poznałam później dalej w dalszej edukacji, dowiedziałam się, że ten obóz z roku na rok coraz bardziej zaczynał drożeć. Czyli z tych 750 zł, które ja zapłaciłam, ludzie później płacili coraz więcej. Nie rozumiem za co, dlatego że tam, tak jak powiedziałam Wam wcześniej, ja bym nawet złotówki nie zapłaciła, a musiałam tam jechać, bo musiałam mieć ocenę. Właśnie, nie powiedziałam tego. Z części teoretycznej, słuchajcie, było zaliczenie, a z części praktycznej była ocena. I tak jest ukośnikiem napisane na suplemencie podczas mojego zakończenia studiów. I naprawdę, jeżeli ten obóz dalej jest robiony i dalej to tak wygląda, to współczuję wszystkim ludziom, którzy teraz pójdą na te studia turystyczne do nich i będą musieli się tam męczyć, bo to był, jak mówię, no po prostu 7-dniowy koszmar, o którym najchętniej chciałabym zapomnieć. Kiedy ja już, słuchajcie, w piątek po południu o godzinie 21 znalazłam się na Dworcu Wschodnim w Warszawie i przyjechała po mnie moja siostra, to ja biegłam do niej przeszczęśliwa i cieszyłam się tym, że jestem w Warszawie, w cywilizacji, że będę w końcu mogła zjeść normalne jedzenie, normalnie się umyć, wyprać te wszystkie ciuchy, które ze mną były i zapomnieć o tym, że ja w ogóle tam byłam. Moja siostra się ze mnie śmiała, ale podczas całego tego pobytu mogłam zadzwonić tylko kilka razy, bo miałam tylko w jednym miejscu zasięg, więc jak zaczęłam jej opowiadać, co się tam działo, to podzieliła moje zdanie. Nie powiedziałam Wam jeszcze o jednej rzeczy. Codziennie wieczorem moi znajomi ze studiów robili imprezy alkoholowe. Tam się, słuchajcie, dantejskie sceny działy. Oni potem wszyscy chodzili w dzień na kacu. Koleś przychodził, powiedział, że ich wywali z obozu, a oni pili wódkę, słuchali Zenka. No to... to był kompletny dramat. Naprawdę nie powtórzyłabym tego już więcej. Mam tylko ogromną nadzieję, że ten film nie będzie po zmontowaniu bardzo długi, że dobrniecie do samego końca tej całej mojej historii. Zastanowicie się 3 razy na ten temat, czy chcecie iść na studia turystyczne, żeby przeżyć taką wspaniałą przygodę. Jak to mówią sloganami w telewizji. Ja już kończę ten filmik. Żegnam się z Wami. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeżeli filmik Wam się podobał, kliknięcia dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienie o moich nowych filmach. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Pa, pa!